Jeżeli chcecie skutecznie wyłączyć aktualizację systemu Android Lollipop w swoim smartfonie, na przykład Samsungu Galaxy S4, nie wystarczy, że wejdziecie sobie tutaj w aktualizację oprogramowania, klikniecie automatyczne aktualizacje, odkliknięcie, to nie wystarczy. Nawet w ten sposób też nie wystarczy. Wystarczy, że uruchomimy sobie Wi-Fi, Wi-Fi, sieć, przepraszam, i od razu znowu zacznie się pobieranie aktualizacji. Zobaczcie. Nic tego nie powstrzymuje. Więc, żeby to powstrzymać skutecznie, trzeba wyłączyć Wi-Fi, czyli internet. Musimy wejść w ustawienia. O, tu już mamy komunikat, że zostanie wznowione, jeżeli tylko połączymy się z Wi-Fi. Musimy wejść w ustawienia. Następnie musimy wejść w aplikację, czyli tu więcej. Menadżer aplikacji. Szukamy tutaj aplikacji aktualizacja oprogramowania. Ona się znajduje w uruchomione, tak, uruchomione. Klikamy aktualizacja oprogramowania. Tutaj w tym momencie zaraz sobie wejdziemy, zobaczmy, czy umiemy co innego zrobić. Zrobimy sobie stop. Tak, ok. W ten sposób aplikację, czyli samo ściąganie aktualizacji, zatrzymaliśmy na chwilę obecną. Teraz wchodzimy w aktualizację oprogramowania. Znowu dajemy stop. I szukamy, czy jeszcze mamy tu jakąś inną aktualizację. Tu nie ma wszystkie. To jest tak, aktualizacja oprogramowania. Wejdźmy. I tutaj robimy coś takiego jak. Przejdę, tylko sprawdzę, czy jeszcze czegoś tu nie ma. Nie, dobra. Tutaj klikamy wyczyść pamięć. Tutaj klikamy w pamięci wyczyść dane. I tutaj wymuś zatrzymanie. Dopiero w tym momencie mamy aktualizację oprogramowania zatrzymaną i wyłączoną. Sprawdźmy, czy to rzeczywiście zdaje efekt. Jeszcze tylko tu sobie zobaczmy aktualizację oprogramowania. Tu w tym momencie też musimy sobie zrobić wyczyść pamięć, wyczyść dane. Wyłącz. Wyłączenie aplikacji wbudowanych spowodować OK. I wyjmuj zatrzymanie dodatkowo. W ten sposób dopiero aktualizację oprogramowania mamy wyłączone skutecznie. OK, nie włącza się już nic tu. Wejdźmy do wyłączono. Aktualizację oprogramowania. Tutaj nie możemy wyłączyć, bo jest po prostu już wyłączone. Dobra, teraz sobie włączmy Wi-Fi. Połączono. I już nie powinno nam ściągać aktualizacji Lollipopa i zapychać pamięć naszego telefonu właśnie aktualizacją. I nic nie zaczyna się już ściągać. Jest wszystko w porządku. Żeby to potwierdzić, oczywiście warto wyłączyć smartfona, uruchomić go ponownie. Najlepiej oczywiście przy pierwszym uruchomieniu po wymianie oprogramowania nie włączać Wi-Fi. Jak widzieliście, ja włączyłem, żeby skomunikować się z Googlem. Najlepiej nie włączać Wi-Fi, od razu wyłączyć pierwszy ten proces, tą aplikację oprogramowania, tak jak to zrobiliśmy przed chwilą, i dopiero wówczas włączyć sobie Wi-Fi. Ale to nie ma żadnego problemu. Teraz zobaczymy. Wi-Fi się samo połączy
i tej ikonki telefoniku już u góry nie będzie. Ok, Wi-Fi już mamy. Sprawdźmy sobie ręcznie też do tego wszystkiego jeszcze więcej aplikacji. Domyślnie to nie. Manager aplikacji. Wszystkie aktualizacje oprogramowania. O, tak jak tutaj widzicie. Wymuś zatrzymanie. Wyczyść dane. Ok. No tu już widzę, że problemu żadnego nie będzie. Główny problem był z tym aktualizacją oprogramowania. Opcją. Ona jest wyłączona, ta aktualizacja oprogramowania. Nie będziemy tego włączać i nie będzie nam się system aktualizował. Wyczyszczone, wszystko jest ok. Tak więc jedyne co będzie się aktualizować, tutaj sklep się aktualizuje, ale to wszystko jest ok. Dobra, tak więc już wiecie, jak wyłączyć opcję ściągania aktualizacji Lollipop. Dobra, trzymajcie się i oczywiście subskrybujcie mój kanał.